Ekonomia, kapitał, gospodarka. Tadeusz Mosz, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłania dzisiejszego EKG, a w naszym studiu Maciej Grylowski, przewodniczący Rady Głównej Business Center Club. Dzień dobry. Piotr Kuczyński, główny analityk Xelium Doradcy Finansowi. Marcin Piasecki, dobry. Wydawca Dziennika Gazety Prawnej. Dzień zawód dobry. Redaktor naczelny, bądź zastępca redaktora naczelnego. Czekamy jeszcze na Kazimierza Krupę, zawód redaktor naczelny, tym razem redaktor naczelny Forbesa. No jeszcze już od jakiegoś czasu zresztą. Jeszcze niedawno nazywał mnie pan prezesem. A teraz. Ale słusznie, że pan z tego zrezygnował, bo się podałem do dymisji. Jako prezes. Ale jest pan wydawcą dalej. Wydawcą i oczywiście, że jestem. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o rezygnację z funkcji prezesa, przyszło mi to tym łatwiej, że nigdy nie byłem prezesem. No dobrze, to znaczy kiedyś pan będzie pewnie. Proszę państwa, cóż tam na rynkach papierów wartościowych? Wczoraj plusowo, w Stanach Zjednoczonych nie za dużo, 2,2% Dow Jones wzrósł. W Londynie, we Frankfurcie, w Paryżu powyżej 1%, w Warszawie 16 setnych, ledwie dzisiaj Nikkei w Tokio 0,7%, Hang Seng w Hongkongu 0,9%. Także na plusie WIG 20 w tym momencie traci 0,04%, nie 5, to się zmieniło przed chwilą, wzrost o 0,16% w Paryżu. A co teraz na rynku walutowym? Frank szwajcarski stabilnie, 3,40 traci 0,02%, euro zyskuje z kolei 0,03%, 4,10 kosztuje w tym momencie, dolar amerykański 0,27% na plusie, 3,09 zł i funt brytyjski 0,14% na plusie, 4,92. Można by rzec, że waluty się pomalutku, ale stopniowo, konsekwentnie umacniają. Nie ma tu jakiegoś szaleństwa, to dobrze. Czym mniej szaleństwa, tym lepiej. Czym spadki wolniejsze, czy wzrosty wolniejsze, tym także lepiej, bo pewność większa, że duże będą trwały i nikt nie będzie chciał zaszaleć za bardzo. No dobrze. EKG. Proszę państwa, no musimy od tego zacząć, bo jak żeby inaczej, Dziennik Gazeta Prawna, strona A6. Dlaczego się pan Marcin Piasecki? Nie wiem. Lekkie spowolnienie polskiej gospodarki w tym roku jest niewykluczone. Cóż to takiego? Rosły zamówienia w przemyśle, więc rosły także nastroje przedsiębiorców. Widoczne było to po PKB. Teraz jednak czeka nas nieduża stagnacja. To też bardzo ciekawe. Stagnacja czeka nas, ale skoro tu napisane jest, że jest w tym roku niewykluczone spowolnienie, to znaczy, że prawdziwy również ten tekst był, gdyby był wzrost. Bo nie mówimy, że będzie stagnacja, tylko że jest niewykluczone. A jak będzie wzrost, to będzie dobrze. No zabawny jest to dla mnie dosyć tytuł, natomiast Gazeta Wyborcza idzie ostro na pierwszej stronie. Mamy wzrost na 4 z plusem. Gospodarka nie do zdarcia. Gdy obawy o pracę osłabiły nasz zapał do zakupów, rolę motoru wzrostu gospodarczego przejęły inwestycje. W czwartym kwartale, podobnie jak w całym 2011 roku, wzrost gospodarczy sięgnął 4,3%, podał GUS. I to jest tekst Leszka Baja. Ale, i bardzo ładnie, powinniśmy się cieszyć. Panie redaktorze, ale te dwa teksty dotyczą zupełnie dwóch innych obszarów, bo pierwszy tekst dotyczy tego, co prawdopodobnie będzie, a tu jest epatowanie tym, co było. No, ale zaraz, ale tutaj, proszę pana, to jest w odniesieniu do tego, co podał GUS, ten pierwszy tekst także to nie jest w oderwaniu. W czwartym kwartale, i tu panu cytuję tekst Beaty Tomaszkiewicz, w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrost PKB wyniósł 4,3%, podał GUS. Był to wynik wyższy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się 4,2%. No i to jest nieprawidłowego, Że nie ma przymiotników? Że pan mówi... Przymiotniki były w Trybunie Ludu. Proszę pana, pan mówi, że ten tekst dotyczy przyszłości. Nie, on dotyczy także przeszłości. On przede wszystkim zaczyna od przeszłości i tutaj są podane dane, także nie dotyczy przeszłości. Ale pan redaktor cytował tylko dwa tytuły. Dobrze. No i teraz to trzeci zacytuję, proszę państwa, tytuł, ale to już jest bardzo poważna sprawa. Kurs na innowacje, już od tego raportu się odwoływałem, jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu. No bo cieszyć się musimy, prawda? Jest to, proszę państwa, raport bardzo obszerny, do którego pewnie będziemy wracać jeszcze wielokrotnie. Tomasza Godeckiego, Grzegorza Gorzelaka, Jarosława Górniaka, Jerzego Hausnera, który właściwie tutaj najbardziej się, może twarzą jest tego raportu, jak do tej pory przynajmniej, Jacka Szlachty i Janusza Zaleskiego. Poważna sprawa, kurs na innowacje, jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu.
Cieszymy się tym, że jest wzrost, że w czwartym kwartale było 0,4%. Chodzi o to, żeby takie tytuły nie musiały się pojawiać, jak tutaj pani napisała, lekkie spowolnienie polskiej gospodarki w tym roku jest niewykluczone. A to jest nie taki głupi tytuł. Ja wiem, że nie jest głupi tytuł. Ja wiem. Prawdopodobieństwo wzrostów bądź spadków wynosi 50%. Nie, ale przede wszystkim lekkie spowolnienie. On nie jest do końca logiczny, dlatego że spowolnienia gospodarki nie będzie. Dlaczego spowolnienie? No bo spowolnienie to jest spadek PKB. Będzie spowolnienie wzrostu. Można odnieść spowolnienie do zahamowania tempa wzrostu. Prędko, proszę pana, i on dalej nie do tyłu, tylko do przodu, ale hamuje pan spowolnienie. Jasne, dlatego mówię, że spowolnienie dynamiki i wzrostu, czyli gospodarka będzie rosła, tylko może wolniej. Ale słuchajcie, no dobrze, my się cieszymy cały czas tutaj w EKG się cieszymy, w Radio Tok FM, że Polska się świetnie rozwija, jesteśmy zieloną wyspą i tak dalej. Tylko ja się obawiam, żebyśmy nie zaspali, prawda? Ale bezrobocie 13,2 to jest 3,5-roczne maksimum. Nie, ale czym my się tak cieszymy? Może nie, bo tego typu tytułami i optymizm mamy za siebie. Zasiewajmy optymizm. Ale teraz do tego raportu. Znacie raport? Kto zna raport? Słyszałem pana profesora Hautznera, który to go omawiał, słyszałem różne omówienia, nie czytałem. Nie czytał pan, czyli nie zna pan raportu, nie wie pan o co chodzi. A wiem o co chodzi. Wiemy o co chodzi. Czy powinniśmy się większą uwagę właśnie temu poświęcić, że nie teraz się epatować tym, że mamy wzrost gospodarczy, że jest cudownie, tylko szukać nowych motorów rozwoju. I wczytać się w ten raport i popatrzeć, czy mają rację ci panowie, którzy piszą o tych nowych motorach rozwoju, czy też nie. Pan redaktor robi gwałt na naszym rozumie, stawiając tak tezę. Proszę pana, no nie chciałem nikogo tutaj gwałcić. No wiem, że mam do czynienia z umysłami niebyle jakimi, że no poradzą sobie pytanie, nawet... Pytanie, a odpowiedź jest oczywista. No. Czy jesteśmy przeciw innowacjom i nowym motorom polskiej gospodarki. Jest oczywista, że gospodarka polska, żeby się rozwijała, musi być innowacyjna. To też truizm. No to dlatego no pan tutaj się... Pan przewodniczący to się śmiał z tego, no bo to jest jasne, to jest truizm. Jak? Pytanie jest jak? No i tego... No tutaj są stawiane, jak rozumiem, jakieś tezy, które może są słuszne, może nie. My dokładnie tego nie wiemy, jak niestety. Ja nie widzę w sferach rządowych, w Sejmie, nie widzę żadnych prac w kierunku takim, które by umożliwiły ten rozwój. Wydaje mi się, że rozwój, tu może pewna kontrowersja pewno może być, rozwój bez pomocy państwa jest mało prawdopodobny. Tak ja uważam. Sam z siebie sektor prywatny rozwoju innowacyjności, myślę, bez pomocy. Nie zaproponuję. Ale pytanie, jaka to by miała być pomoc? To jest właśnie pytanie. Oczywiście, no można sobie coś takiego zresztą było, przypomnę ten termin strategia lizbońska. Coś takiego było z strategii lizbońskiej, że generalnie, jeżeli państwo będą przeznaczać na badanie i rozwój większe pieniądze, to się wszystko polepszy. No wiemy mniej więcej, co się stało ze strategią lizbońską. Tak, ją trafił. No więc z sukcesem to ona wielkim nie jest. Pan mówi o strategii lizbońskiej, Unii Europejskiej, która zakładała, że w 2010 roku europejska gospodarka będzie bardziej innowacyjna od amerykańskiej gospodarki. Tak jest. No i raczej do tego nie doszło. Albo to był dekret polityczny, wie pan, to był dekret polityczny, zadekretowany, został przez polityków, że tak ma być i już, no. Oni widocznie nie przeżyli innego dekretu politycznego, kiedy to pamiętamy, Związek Radziecki miał prześcignąć gospodarkę amerykańską. To jest podobne. Kto to wie, proszę pana, gdyby tak, no wie pan, co dzisiaj się z Chinami dzieje, proszę pana, no i teraz pan leży. Ale ja mówię o Związku Radzieckim. Ale może się różnie skończyć. Wróćmy do innowacyjności polskiej gospodarki. Mianowicie to jest tak, że wbrew stereotypom w Polsce jest cała i to całkiem prężna i duża grupa firm, które można uznać za innowacyjne. Ja miałem okazję rozmawiać z częścią z tych przedsiębiorców i wniosek z tych rozmów jest mniej więcej taki, że tutaj nawet nie chodzi o jakieś wielkie programy. Programy, które kosztowne, które by wprowadzały naszą gospodarkę na tory innowacyjności. Potrzebne są zmiany stosunkowo drobne, na przykład w prawach.
w prawie, w podatkach. Okazuje się, ja przyznam, że tego nie jestem specjalistą od podatków, że nie jestem w stanie tutaj Państwu tego mechanizmu odtworzyć, ale generalnie mechanizmy innowacyjne w polskich przedsiębiorstwach są nieopłacalne od strony podatkowej. To znaczy firmy mają właśnie większy problem w momencie, kiedy są innowacyjne podatkowe, niż kiedy sobie działają jakimś utartym torem. Proszę Państwa, musimy na chwilę przerwać naszą dyskusję, bowiem Sejm właśnie przyjął uchwałę w sprawie Białorusi. Posłuchajmy fragmentu posiedzenia Sejmu. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sytuacji w Republice Białoruś. Dramatyczna sytuacja społeczno-polityczna na Białorusi, a w szczególności zaś fala represji politycznych, która przetoczyła się przez Białoruś po sfałszowanych wyborach prezydenckich w grudniu 2010 roku, wymaga solidarności europejskiej. My, posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, domagamy się natychmiastowego wypuszczenia na wolność więźniów sumienia, w tym Alesia Bialackiego, Mikołaja Autuchowicza, Andrieja Sannikoła, Mikołaja Statkiewicza, Zmicera Bondarenki, Pawła Siewieryńca, Zmicera Daszkiewicza, Edwarda Łobału, Siergieja Kawalienki, Mikołaja Dziadoka, Igora Alieniewicza, Aleksandra Franckiewicza, Ewgenia Waskowicza, Artoma Prokopienki, Pawła Seramałatowa. Apelujemy do parlamentów krajów Unii Europejskiej i Rady Europy o aktywne działanie na rzecz białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i procesu demokratyzacji na Białorusi, a także o wzmacnianie solidarnego stanowiska państw europejskich wobec reżimu w Mińsku. Popierając inicjatywę przyznania pokojowej Nagrody Nobla Alesiowi Bialackiemu, obrońcy praw człowieka na Białorusi, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża wdzięczność parlamentarzystom wszystkich krajów Unii Europejskiej i Rady Europy, którzy poparli kandydaturę Alesia Bialackiego. Ja apeluję o dalszą aktywność w tej sprawie. Stwierdzam, że Sejm przyjął uchwałę w sprawie sytuacji w Republice Białorusi. Proszę Państwa, wysłuchali Państwo treści uchwały Sejmu w sprawie Białorusi.